Dobrze, wysoka rado, szanowni goście, otwieram 45. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świerdzinie. Witam przybyłych państwa radnych, witam panią burmistrz, kierowników wydziału, zaproszonych gości, mieszkańców, przedstawicieli prasy. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażę się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku w myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności na terminalach. Niebieskie przyciski wduszamy. Jeszcze raz? Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych. 20 radnych jest obecnych na sali sesyjnej ratusza. Pani Małgorzata Osica jest obecna w sposób zdalny. Dzień dobry. W związku z czym Rada Miejska może podjąć prawomocną uchwałę na stole prezydialnym, znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z państwa może wnieść uwagi na dzisiejszej sesji. Czy wobec tego są jakieś uwagi do protokołu? Skoro nie ma, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Świerdzin. Tutaj mamy mieć obecnego pana komendanta policji. Czwarty punkt, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022. Piąty punkt, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świerdzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Szósty, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przebiegu wykonania budżetu gminy Świerdzin za pierwsze półrocze 2022 roku. Siódmy projekt to projekty uchwał i tak w kolejności. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świerdzin na 2022 rok. Drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerdzin na lata 2022-2032. Trzeci projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych do policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. Czwarty w sprawie nadania nazwy ulicy do zewnętrznej miejscowości Mikrowy w gminie Świerdzin. Piąty projekt w sprawie uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 42/558/2022 Rady Miejskiej w Świerdzinie z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Szósty projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego typu zawarcia tych umów. Siódmy projekt w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Ósmy w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości położonej Sukienniczej. Dziewiąty w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w drugim okręgu Świerdzina odpłatną służebnością gruntową. Ósmym punktem dzisiejszej sesji będą zapytania i interpelacje. Dziewiątym sprawy różne. Dziesiątym zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa odnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku? Pani skarbnik. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o punkt drugi, to WPF jest uchwalany na lata 2022-2034, bo przypominam, na poprzedniej sesji myśmy ten WPF wydłużyli o 2 lata. Dziękuję. Dziękuję. Taka literówka. Dobrze, w związku z tym, że nie widzę uwag ani propozycji zmiany porządku obrad, stwierdzam, iż będziemy procedować według przedstawionego porządku. Aczkolwiek może zaproponuję państwu zmianę porządkową, ponieważ nie ma pana komendanta, to punkt trzeci przerzucimy na
No dobra, no nie machmy, to możemy zrobić, dziękuję, następny punkt. Dobrze, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu sprawozdania z realizacji uchwały Rady Miejskiej od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2022. Sprawozdanie otrzymali Państwo w formie pisemnej, również przedstawione na komisjach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o głos Katarzyna. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło się 21 radnych, 19 radnych było, 20 radnych było za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Bardzo dziękuję Państwu. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu, informacji o obszarze wykonania budżetu gminy Świebodzin. Za pierwsze półrocze informacje również otrzymali Państwo w formie pisemnej, była przedstawiona na komisjach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Czy Pani Skarbnik chciałaby coś dodać? Wszystko powiedziałam na komisję. Dziękuję. No skoro nie mamy pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosu na terminale. Jeszcze nie. Teraz. Już można. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 18 było za, 3 wstrzymało się od głosu. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za 2022 rok. Taką uchwałę Państwo też dostali, przesłana została Państwu mailowo. Uchwała nr 452 na 2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2022 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożoną przez burmistrza Świebodzina informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożoną przez burmistrza Świebodzina informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Skład orzekający stwierdził, że wyżej wymieniana informacja wraz ze sprawozdaniami statystycznymi została przedłożona w obowiązujących przepisami prawa terminach. Wykonanie budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie. Takie zestawienie też Państwo mieli tożsame, jeżeli chodzi o informację przygotowaną przeze mnie. Z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wynika, co następuje. Wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny z podjętymi uchwałami budżetowymi, zarządzeniami i sprawozdawczością budżetową. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 97 268 099 zł i 85 groszy, co stanowi 59,3% planu. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 91 76 983 złote i 78 groszy, co stanowi 50,1% planu. Przeplanowany w budżecie deficytowym na 2022 rok w wysokości 18 050 831 zł. Pierwsze półrocze zamknięto nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 6 191 116 złotych i 7 groszy. Relacja określona w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana po stronie planu i wykonania. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku gmina Świebodzin posiada dług w wysokości 30 908 468 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z artykułu 243 ustawy
o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela. Wskaźnik ten jest zachowany w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Ponadto w skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, że wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku przedłożono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, określając w szczegółowości stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, stosownie do artykułu 266 ust. 1 punkt 3 w związku z artykułem 265 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia zaopiniować informację burmistrza Świebodzina o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022, jak w sentencji niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się trochę pospieszyłem z głosowaniem, no ale to przynajmniej już mamy za sobą. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwał. Przedstawienie projektu uchwał proszę panią Izabelę Zawadzką, skarbnika gminy Świebodzina. Pierwszy projekt uchwały to jest projekt numer 632 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Uchwała ta została szczegółowo omówiona na wszystkich komisjach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan radny Tomalak. Wysoka Rado, panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek o przegłosowanie zmian w budżecie polegających na przydzieleniu 20 tysięcy złotych dla Fundacji Pomoc i Nadzieja prowadzonej przez panią Beatę Zatylną. Pani Beata robi bardzo dużo dobrego dla mieszkańców miasta Świebodzina, zwłaszcza tych, którym powodzi się gorzej i którzy sobie z różnych powodów radzą po prostu słabo. Jestem po rozmowach z panią skarbnik Izabelą Zabłocką. Środki finansowe moglibyśmy wziąć z pozostałości z inwestycji. Ja myślę, że tutaj pani skarbnik dobrze by było, żeby powiedziała dwa zdania, żebyśmy nie musieli po prostu tutaj się wzajemnie jakoś po prostu przekrzykiwać, czy nadmiernie emocjonować. Pani Beata Zatylna była na Komisji Budżetu, przedstawiła swój profil działania, jak wiele dobra robi dla miasta. Bardzo proszę państwa o przegłosowanie tych 20 tysięcy. Moja propozycja do zmian, jeżeli wniosek radnego Tomalaka zostanie przegłosowany, te 20 tysięcy wzięlibyśmy z tych opracowania dokumentacji na, te segmenty grobowcowe na cmentarzu komunalnym. Tam już zabieramy 40 tysięcy, teraz byśmy zabrali jeszcze 20 tysięcy. Taka zmiana nie spowoduje nam zmian kwot w budżecie, ewentualnie kwotowo zmieni się tylko załącznik o dotacjach. Te dotacje wzrosną o 20 tysięcy i takie coś możemy przegłosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski, pytania, uwagi pana radny prowadzi? Szanowni państwo, ja tu chciałem powiedzieć taką wątpliwością. Nie ma snajpera komendanta policji powiatowej. Myślałem, że będzie, żeby... Czy mamy informację, że jest w drodze? No bo mamy głosować też o zwiększeniu wydatków. Też w kwocie 20 tysięcy złotych na służby patrolowe. Powiem szczerze, że ja tych służb patrolowych zwiększonych nie widzę, a już mija to kilka lat, kiedy tak dofinansowujemy policję. No i głęboko zastanawiam się, czy te pieniądze są dobrze wydatkowane. Nie wiem, dzisiaj się wstrzymam, a co będzie w styczniu, kiedy pewnie znowu będziemy głosować nad nowym. Nie wiem, czy nie będę po prostu przeciwny, bo nie widzę tego po prostu dla bezpieczeństwa. Nie widzę ilości patroli pieszych. Widzę tylko patrole mobilne, a jeżeli coś się dzieje, a słyszymy, że się dzieje w różnych miejscach, to często tam tej policji po prostu nie ma. I tylko tyle się powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa?
Skoro nie, to zarządzam głosowanie w sprawie wniosku radnego Tomalaka o zmianę w uchwale budżetowej dotyczącą wprowadzenia środków do Fundacji Pomocy Nadzieja ponad 20 tysięcy zgodnie z tym, co tutaj i pan radny, i pani skarbnik nam przekazali. Zarządzam głosowanie. Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 19 było za, 2 wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do głosowania nad samą uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok z wnioskiem, z przegłosowanym przed chwileczką wnioskiem. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowaniem się udział 21 radnych, 20 było za przyjęciem uchwały i jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejny projekt uchwały, pani skarbnik. Projekt numer 633 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2034. Ten projekt uchwały również był omawiany na wszystkich komisjach, a zmiana wprowadzona teraz do uchwały budżetowej nie rzutuje na tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Pan radny tak już nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 21 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. I jeszcze jeden projekt uchwały. Projekt uchwały 634 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych. To jest taka uchwała merytoryczna w związku ze zwiększeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji. Dziękuję. Dziękuję. No i mamy problem. Czy macie państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani radna Małgorzata Osica? Wstrzymuję się. I pan radny Daniel Prowad jeszcze nie oddał głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 10 radnych było za przyjęciem uchwały. 3 radnych było przeciwko. 7 wstrzymało się od głosu. Przepraszam, 8. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję pani skarbnik. Kolejny projekt uchwały przedstawi pan Michał Kowalczyk, kierownik Wydziału GKiN. Pani radny. Pani Daria. Projekt uchwały nr 627 w sprawie nadania nazwy ulicy Władzy Wewnętrznej w miejscowości Pomóż w ulicy Władzy. Ustawa prawna. W ustawie prawnej w ustawie o samorządzie gminy zmienił się dzień budowy z pozycji 1372 na pozycję 559. Paragraf pierwszy. Drodze wewnętrznej stanowiącą własność prywatną zlokalizowanej w obrębie wydarzenia na działce oznaczonej ewidencji gruntów numer 147-8 nadaje się nazwę na jeziora. Położenie drogi przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały. Wykonanie uchwały powierza się gminy Strzelicie Godzina. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Pani Małgorzata Osica? Jestem za.
że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 21 radnych było za przyjęciem uchwały. A co za tym idzie, uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt. Projekt uchwały numer 631, zmieniający uchwałę numer 42/558 na 2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Uchwała została przedstawiona na wszystkich komisjach. Wydział Nadzoru i Kontroli Górskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpił z wszczęciem postępowania nadzorczego, w związku z czym musieliśmy dostosować zmiany do wskazanych wytycznych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, wobec czego zarządzę głosowanie. Pani Radna Małgorzata Osica? Jest za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 18 radnych było za, wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo Pani Dali za przedstawienie projektu uchwał i oddaję głos dla Pana Macieja Kusia, kierownika Wydziału GN. Tak, dziękuję bardzo. Druk numer 626 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Projekt był Państwu przedstawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 radnych było za przyjęciem uchwały. A co za tym idzie, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk nr 628. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikatu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na lokale 1 maja 17/4 oraz ulica Głogowska 9/5. Czy macie Państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Radna Małgorzata Osica? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 było za. W związku z czym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk nr 629. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gminy nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Kliniczej, a chodzi o działkę 272/27. Ten projekt był również przedstawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pani Małgorzata? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 21 radnych. 21 było za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I druk nr 630. Uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w drugim obrębie Świebodzina nad płatną służebnością urzędową. Ten projekt również uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji Rady Miejskiej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Aha, Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 21 radnych. 21 było za, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Panu Kierownikowi. Dziękuję za przedstawiony projekt. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad, interpelacje i zapytania. Chciałbym poinformować, że wpłynęła do mnie interpelacja Pana Radnego Sławomira Siewruka. Przekazana już została do Pana Burmistrza. Teraz dwie interpelacje Pani Radnej Molickiej i Pan Andrzej Mazur. Ja w sprawach różnych. Czy ktoś jeszcze z Państwa w punkcie wniosku interpelacji i zapytania? Skoro nie ma, to dziękuję. Przypomnę tylko, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminy, burmistrz uchwała przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Przechodzimy do spraw różnych. Tak. Pan radny Andrzej Mazur. Dziękuję bardzo.
Na ostatniej sesji informowałem o turnieju szachowo-warcabowym, a dzisiaj chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat właśnie tego turnieju, który się odbył. Po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-em oraz śmiercią pana Andrzeja Kozicza, który dotychczasowe 14 turniejów nam to prowadził, 17 września odbył się właśnie ten 15 turniej szachowo-warcabowy dla mieszkańców naszej gminy. W turnieju wystartowali przedstawiciele Sołec, Kupienina, Grodziszcza, Jezior, mieszkańcy Świebodzina, Krosna Odrzańskiego oraz Sołec współpracujących z Sołectwem Jeziory. To jest Sołectwo Kaława, gmina Międzyrzecz i Sołectwo Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie. W turnieju wystartowało w sumie 34 zawodników, którzy rozegrali łącznie 97 partii. Rozgrywki przeprowadzono w trzech kategoriach, to jest do lat 9, do lat 14 i Open. W każdej konkurencji najlepszym zawodnikom turnieju najlepszym zawodnikiem turnieju, czyli zwycięzcą w kategorii szachy Open, został przedstawiciel Krosna Odrzańskiego, kolega Marcel Dechnik. Drugi był kolega Juliusz Krzeszewski ze Świebodzina, trzeci Karol Degórski z Jezior. Czwarte miejsce zajęła pani Sabina Krzeszewska, jedna z trzech pań, które startowały, i z tego, co mi tam wiadomo, pani Krzeszewska jest dyrektorem jednego z przedszkoli chyba tu w naszej gminie, tak? Natomiast w turnieju warcabowym w grupie Open pierwsze miejsce zajął przedstawiciel Krosna Odrzańskiego, drugi był Alan Stępień z Jezior, a trzecie zajęła pani Ewa Pańczyszyn. Najmłodszy uczestnik miał 6 lat, najstarszy 67. Turniej został przeprowadzony przez Gubiński Klub Szachowy, którego reprezentował pan Jerzy Dolata. A sędzią głównym był pan Robert Rogala, który jest obecnie prezesem Lubuskiego Związku Szachowego. Obaj panowie bardzo wysoko ocenili poziom sportowy i organizacyjny imprezy, deklarując jednocześnie pomoc ze strony związku przy organizacji kolejnych turniejów w latach następnych. Oprócz pucharów i medali każdy uczestnik otrzymał upominek, a impreza zakończyła się wspólną zabawą. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy organizacji wyżej wymienionej imprezy i do zobaczenia za rok przy szachownicach w jeziorach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja na ulicę. Ja jeszcze mam takie dwa krótkie pytania do pani burmistrz. Pierwsze pytanie to jest związane z sytuacją z sezonem właściwie grzewczym. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie gminy do tego sezonu? Mam na myśli tu placówki szkoły, placówki oświatowe, placówki sportowe i kulturalne. I drugie pytanie, bo zwrócił się do nas sołtys Głogowa, złożył pismo i proszę też się odnieść krótko, jak państwo na tę inwestycję, czy na to pismo zareagowaliście, jakie działania w tej kwestii państwo podejmiecie. Dziękuję bardzo. Może pani powiedzieć, jakie pismo? Pismo do pana burmistrza odnośnie dokończenia inwestycji. Tutaj jest wymienionych 10 inwestycji, które nie zostały dokończonych i pan sołtys zwrócił się to pismo z 16 września tego roku do pana burmistrza. Nie wiem, czy pani coś na ten temat wie, bo do radnych też takie pismo dotarło. Z tego, co się orientuję, to to pismo trafiło na poszczególne wydziały i każdy wydział się do tego pisma, nie wiem, czy już się ustosunkował, czy nie, bo trafił. No właśnie, dlatego nie mam nic do szacunku, to może kierownicy odpowiedzą, co zostało. Dobrze, to jest. To w moje ręce to niestety nie przeszło, natomiast
myślę, że wszystkie rzeczy, które są tam wpisane, będą wzięte pod uwagę. Jeśli nie teraz, to w przyszłorocznym budżecie. Są poszczególne punkty i nie wiem, związane z zainstalowaniem lamp drogowych i niezbędnego oświetlenia, zmiana organizacji ruchu, zamontowanie znaku drogowego w celu poprawienia bezpieczeństwa, oczyszczenia stawu, później podjęcie inwestycji, dokończenia nieprawidłowego i niebezpiecznego zatrzymywania się autobusu przewożącego dzieci i wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej. Czy Państwo się do Pana Sołtysa, czy Państwo nam może powiedzieć? Może, Pani Radna, umówmy się tak, że każdy z poszczególnych kierowników przyśle do Państwa odpowiedzi na te wszystkie wnioski. Dobrze? Dobrze. A sezon grzewczy? Natomiast co do sezonu grzewczego, to w tej chwili prawie chyba wszystkie placówki zostały uruchomione. Nie mamy żadnych zgłoszeń, żeby cokolwiek było nie tak w tej kwestii. Czy nie planujecie Państwo żadnego wstrzymania czy w jakiś sposób ograniczenia na chwilę obecną? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa sprawach różnych? Pani Sołtys, bardzo proszę. Dzień dobry, Sołtys, Świerczyczyca, Malik. Ja w sprawie chodnika w Wityniu. Czy mieszkańcy doczekają się w końcu tego chodnika? Tam dzieci manewrują między tirami. Tam nie jest oświetlone, byłam już u burmistrza w tej sprawie, obiecał mi oświetlenie, ale drogi nie. No oni są też obywatelami, to oni też są mieszkańcami gminy. Każdy przyjeżdża, tylko popatrzy i idzie i na tym się kończy. Czy to musi dojść do jakiegoś wypadku, żeby coś zrobić? Na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuję, do dokumentacji projektowej żadnej na ten chodnik nie ma. Że musielibyśmy ewentualnie w przyszłorocznym budżecie zaplanować takie środki. No bardzo proszę, bo to już nie raz było zgłaszane i też tak było obiecane i na tym zostawione zostało. Rozeznamy temat i będziemy z Panem w kontakcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy w sprawach różnych coś jeszcze z Państwa? Ja taką sugestię, jak mogę, w sumie to tak się zastanowiłem, że powinno to być interpelacji złożonego. Nie wiem za bardzo, co się stało i dlaczego zakład wodociągów i ten dział, który zajmuje się gospodarką odpadami czy odbiorem odpadów, jakoś tak zmniejszył dość znacznie worki na odpady. I no, jest to nie wiem, to jakiś żart jest, nie wiem, to nawet worek od kosiarki z trawą nie wchodzi, chyba że tak specjalnie jest zrobione, żeby tej trawy tam nie wysypywać. Także ja jednak sugerował, żeby wrócić do większych rozmiarów worków, bo albo były takie, które przy wrzuceniu, nie wiem, dwóch skorupek od jajek pękały, albo trzeba było taśmami kleić, albo teraz są tak małe, że tam nic nie można wysypać nie. I w żadnym śmietniku takim stojącym się nie mieszczą. Chodzi o bio. Bio, tak. Mówię o bio, bo chyba pozostałe zostały w tym samym rozmiarze, chociaż do szkła też się zmniejszyły. Akurat z tym nie mam problemu. Myślę, że to jest spowodowane obciążeniem kręgosłupów pracowników. Z tego względu zostały zmniejszone te dorki ze względu na ciężar. To może będzie średnicę większość tych worków. Albo po prostu niech daje więcej tych worków, bo one są naprawdę minimalne. One są małe, osobiście je... No. To jest absurd po prostu. Rozrywam, że tak bardzo się idzie okres jesienny i one będą... Będą rzadziej złożone w ogóle, to... Jeśli będą większe i gramaturek będzie wyższa, będą droższe. No to trzeba po prostu zwiększyć ilość, tak? Bo idzie okres jesienny, będą bardziej one eksploatowane, a są po prostu mniejsze. Ja się zgadzam w 100%, natomiast z tego co się orientuję, to ten worek około 30 groszy. A jeśli będzie większy i grubszy, to... Panie burmistrzu, znaczy ja powiem tak, no to gdzie są te oszczędności z tych worków, bo były większe, a są mniejsze, a ceny, że tak powiem, nie spadły. Także my nie możemy tutaj używać argumentu ceny, bo... Znaczy się, ja tylko Państwu przedstawiłam, jak jest rozstrzał między jakością tych worków. Okej, bo kalkulacja była robiona do tych droższych, tak? Ceny śmieci w takim razie, rozumiem. Ale okej, myślę, że prosilibyśmy, żeby się przyglądać tej sprawie i ewentualnie może Pan Przewodniczący by się wypowiedział i nie wiem, jakoś zaraził na to.
A druga rzecz jest taka, że Komisja Oświaty jakiś czas temu zajmowała się takim wnioskiem i spotykała się też z panem Wiesławem Zdanowiczem na temat takiej publikacji dotyczącej honorowych obywateli. Ten wniosek został pozytywnie przegłosowany i zaopiniowany przez komisję. Wiem, że jest też akceptacja tutaj pana burmistrza w tej kwestii. Ja chciałem tylko nadmienić, że książka jest gotowa do druku. Ona przechodzi, że tak powiem, takie ostatnie korekty, ale jest gotowa i myślę, że można by było, nie wiem, pieniądze jakieś zabezpieczyć na to, bo chyba nie mamy. My w powiecie wydawaliśmy też książkę na temat nauczycieli kadry ogólniaka. Teraz ostatnio to był koszt gdzieś w wysokości 50 tysięcy, jeżeli mi pamięć nie myli. I myślę, że o taką samą kwotę chciałbym zawnioskować do pani skarbnik, może w następnej uchwale budżetowej można było to zapisać. Dobrze, to zaraz. Jutro przyjdę podpisać uchwałę, to przyniosę wniosek. Bardzo proszę. Mieszkańcy złożyli wniosek, chciałabym, żeby odpowiedź również trafiła do mnie. Są tam drobne inwestycje, które wydają się w najbliższym czasie przez pracowników gminy będą zrealizowane po raczej. Więc prosiłabym o odpowiedź również do mojej wiadomości na ten wniosek złożony przez mieszkańców. I od razu bym chciała też poprosić panią Darię o poinformowanie mnie o następnym spotkaniu. Już wcześniej rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli będzie się odbywało spotkanie na osiedlu Kopernika, osiedlu Słonecznym i będą tam odwiedzały świadomość. Tak, ja już rozmawiałam z przewodniczącą zarządu osiedla, mam z niej informować, więc będę w ogóle radę z tego okresu, który z tej radu wszystko z informacji zabrałem. Nawet mniejsze pieniądze były za tą książkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze w sprawach różnych ktoś z państwa? Skoro nie ma, to powinienem powiedzieć teraz, bo sprawę różnicą ostatnim punktem dzisiejszej sesji, że zamykam posiedzenie i dziękuję za przybycie. Natomiast przybył do nas pan komendant policji, bardzo serdecznie witam, pan Marek Kozalewski i pan Marcin Ruciński. Mówiliśmy trochę wcześniej, ale myślę, że mamy dla państwa jeszcze chwilę, to oddam panom głos. Przypomnę, że jest to ten punkt się miał nazywać i nazywa się informacja na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Świebodzin, spotkanie z komendantem powiatowym Policji Świebodzinie. Bardzo proszę, panie komendancie. Dobry, witam państwa wszystkich serdecznie. Przepraszam za spóźnienie. Względy służbowe niestety spowodowało to, że musiałem przyjść troszeczkę później, ale to też proszę nie odbierać tego jako brak szacunku, jako po prostu mój obowiązek po prostu uczestniczenia w odprawie służbowej. Drodzy państwo, nie wiem, spotykam się z wami pierwszy raz, pełni obowiązki komendanta powiatowego policji w Świebodzinie. Praktycznie już mogę powiedzieć, że półtora roku po tym okresie czasu pewne wnioski już mi się nasuwają. Mogę poddać pewne rzeczy już analizie i z jakimś tam doświadczeniem, może na razie jeszcze niewielkim, bo my też jestem tutaj niedługo, na pewne rzeczy mam odpowiedzieć, ale też będę chciał państwu w krótkim czasie przedstawić nasze osiągnięcia, plany i kierunki działań. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Proszę państwa, Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie posiada 116 etatów. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego wakatu, czyli funkcjonujemy w pełnej obsadzie kadrowej. Na dzień dzisiejszy, jeżeli tak mogę sobie powiedzieć, poradziliśmy sobie z szeroko rozumianą tą taką twardą przestępczością, bo jesteśmy jedną z niewielu jednostek garnizonu lubuskiego, gdzie ta dynamika przestępstwa została znacząco ograniczona, a jednocześnie wzrósł poziom wykrywalności tutaj przestępstw i tutaj należymy jako Świebodzin do jednej z najlepszych jednostek garnizonu, a na dzień dzisiejszy mogę się pochwalić, że zajmujemy drugie miejsce, jeżeli chodzi o wykrywalność w całym województwie. Także naprawdę mamy dobrą kadrę, dobrych policjantów i mamy z tego tytułu naprawdę duże efekty.
ostatnim okresie czasu zabezpieczyliśmy teraz na dniach praktycznie 1,5 kilograma środków udurzających, co doprowadziło i udaremniło wprowadzenie do obrotu około 4000 porcji narkotyków. Zresztą warto też spojrzeć czasami na naszą stronę internetową. Mieliśmy tutaj dwa ostatnie takie naprawdę wydarzenia, w którym pomogliśmy mieszkańcom Świebodzina. Ostatni przykład, dosyć taki wyraźny, który odbył się tutaj medialnie, pomocy kobiecie, która zasłabła z powodu choroby. Dowieziona szybko do szpitala, życie i zdrowie ludzkie uratowane. Tak jak powiedziałem, poradziliśmy sobie z twardą przestępczością, teraz przechodzimy, idziemy w innym kierunku, a mianowicie uderzamy w to, co myślę bardziej boli, co jest bardziej widoczne, czyli drobne wykroczenia, krajowa mapa zagrożeń. I to chcemy Państwu pokazać, żeby sobie tym tematem też sobie poradzimy. Może pewnych rzeczy Państwo nie widzą, ale ja bardzo chętnie zapraszam do siebie na rozmowę. Bardzo chętnie przekażę Państwu informacje o tym, co robimy, jak wykonujemy i jaka jest nasza skuteczność w tym zakresie, bo nie ukrywam, ja lubię rozmawiać, ale brakuje mi czasami informacji od Państwa o tym, co Was naprawdę boli, a uwierzcie mi, że jestem człowiekiem zdeterminowanym i sumieniem przykładam się do obowiązków i zależy mi na tym, żeby to nasze miasto, podkreślam, nasze miasto Świebodzin było bezpieczne. W ostatnim okresie czasu, biorąc pod uwagę to mówię, mniejsze takie zdarzenia, wykroczenia, przeprowadziliśmy takie zmasowane działania. Te działania są też efektem współpracy tutaj zarówno z panem burmistrzem, jak i z panem starostą. Pokusiliśmy się po prostu o eliminowanie wykroczeń, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, tak? Nieobyczajnych wybryków, niszczenia mienia w miejscach, w których no, przede wszystkim odpoczywamy. Tak? To są Błonia, to jest Plac Dworcowy, to jest Plac Wolności. I powiem Państwu szczerze, że w tym okresie czasu nasililiśmy tam patrole piesze. Myślę, że Państwo patrole dostrzegliście, bo ja dostrzegam te patrole, widzę je w ciągu kilka razy w ciągu jednego dnia w określonych miejscach. Te działania prowadziliśmy od sierpnia, od końcówki sierpnia do w zasadzie 21 września. No i co jest efekt? Jak się, drodzy Państwo, okazało, 67 osób zostało ukaranych mandatami karnymi za popełnienie tych wykroczeń na terenach parków. Skierowaliśmy 8 wniosków do sądu o ukaranie i zastosowaliśmy 15 pouczeń. Czyli łącznie ujawniliśmy około 90 wykroczeń na przestrzeni niespełna 1,5 miesiąca, czyli ten problem naprawdę widać, że jest złożony i on istnieje, ale poprzez te nasze działania myślę, że zostało to znacząco ograniczone, bo muszę Państwu powiedzieć, że bardzo często sam przechadzam się po Świebodzinie, bardzo często spaceruję po parkach i dostrzegam, że ten problem jest, był, ale go już za chwilę nie będzie, bo jesteśmy skuteczni. Teraz tak, przejdę też do tematu, który też Państwa interesuje, a mianowicie pieniądze, jakie zostały wydatkowane na służby ponadnormatywne. Bo są to dodatkowe służby, oprócz tych, które kierujemy na co dzień. To są służby, gdzie na te służby zwracają się policjanci z własnej inicjatywy, a w związku z tym, biorąc pod uwagę, że to są dodatkowe zasilenia, tak, dodatkowe pieniądze, które Wy Państwo tak z uprzejmości przekładacie nam do wykonania, to my naprawdę staramy się, żeby te efekty tych służb ponadnormatywnych naprawdę były. Muszę Państwu powiedzieć, że za okres od 1 stycznia 2022 roku do 28 sierpnia wylegitymowaliśmy na tych dodatkowych służbach ponadnormatywnych 573 osoby. Nałożyliśmy mandaty karne na wysokość 12 200 zł. Zatrzymaliśmy 11 osób na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa tudzież wykroczenia. 11 osób poszukiwanych. Skierowaliśmy 23 osoby, wobec 23 osoby wnioski o sąd o ukaranie. Oraz doprowadziliśmy do ich wyliczenia 24 osoby. Łącznie podjęliśmy jako interwencje własne, to mówię się, 476 takich interwencji. Od początku roku doprowadziliśmy łącznie do Izby Wytrzeźnień około 155 osób, z tego 140 mężczyzn i 15 kobiet. To wszystko w ramach działań za te służby ponadnormatywnych. Także, drodzy Państwo, naprawdę policja w Świebodzinie robi bardzo dobrą robotę. Chciałbym Państwa przekonać, że naprawdę tak jest.
dysponuję materiałami, analizami, liczbami i chętnie, indywidualnie jestem gotowy na spotkania. To tak mówię w krótkiej tylko i wyłącznie materii przedstawiłem te nasze działania. Drodzy Państwo, ale też również chodzi mi przede wszystkim o jedną rzecz. Wiadomo, że policjant wykonując swoje obowiązki potrzebuje określonych narzędzi. Doceniam to wsparcie, które otrzymaliśmy na służby alternatywne, ale też chciałbym tutaj uzyskać od Państwa wsparcie, może i zapewnienie skierowania dodatkowych środków pieniężnych na zakup samochodów nieoznakowanych, tak? I na służby ponadnormatywne. Wnioskowałem o konkretne kwoty tutaj na piśmie do Pana Burmistrza. Chcę tylko jedną też rzecz podkreślić, że odbyłem szereg spotkań z włodarzami gmin i tak między innymi chcę podkreślić tutaj, że po spotkaniu również z Panem Starostą otrzymałem zapewnienie środków na nowy pojazd oznakowany oraz na dodatkowe służby ponadnormatywne, czego wcześniej też nie było. Także suma summarum, każdy z młodarzy gmin w tym roku, na przyszły rok, przepraszam, będzie zapewniał środki na wsparcie tutaj nas jako formacji, która po prostu sprawuje bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu. Wnioskowaliśmy tutaj kwotę 100 tysięcy złotych na wywóz oznakowany oraz 45 tysięcy na służby ponadnormatywne. No, to jest kwota i duża i nieduża, ale biorąc pod uwagę obecną flotę, która wymaga no nie tyle remontów, ale zakupu nowych pojazdów służbowych, jest ten środek tam naprawdę niezbędny. A mając tutaj, mówię, wsparcie jeszcze starosty, chciałbym Państwa też również uzyskać wsparcie na zakup tego pojazdu, który się przysłuży po prostu naszym policjantom i poprawi tutaj nasze bezpieczeństwo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Panu bardzo. Rozumiem, sesja pytań. Pan Edward Cichański. Panie Komendancie, powiem tak. Jestem radnym 12 rok i o ile pamiętam, to Rada co roku zawsze przyznawała jakieś środki finansowe na rzecz naszej komendy. W tym ze strony radnych zawsze padały prośby i pytania, gdzie są patrole piesze. I teraz też zastanawiamy się, gdzie one są. Widzimy je może częściej, ale nie na tyle, ile byśmy chcieli. Przed chwilą Pan powiedział, że skierowaliście patrole piesze do miejsc, gdzie odpoczywamy, czyli parki i tak dalej. Ja jestem sołtysem Wilkowa. Kilka razy wnioskowałem, nawet Pan Burmistrz wnioskował w moim imieniu chyba do komendy o skierowanie takich patroli w dwa ważne miejsca w miejscowości Wilkowo. Jedno to plaża gminna, a drugie to miejsce rekreacji, wypoczynku przy jeziorze Wilkowskim. Przy jednym miejscu i drugim często dochodzi do burt, do spożywania alkoholu, do krzyków. Do mnie zwracają się mieszkańcy, szczególnie ci, którzy mieszkają przy jeziorze, tutaj zaraz za kościołem, jak się zjeżdża do tego miejsca rekreacji i wypoczynku. Skoro zostały skierowane te patrole, to ja mam do Pana pytanie, czy zwiększyliście ilość patroli, które wjeżdżają w te miejsca? Ja kiedyś mówiłem, sugerowałem, że bardzo prosty sposób. Jeżdżą samochody gdzieś na patrole drogowe, to tylko zajechać, po prostu, żeby ludzie, którzy tam przesiadują, żeby wiedzieli, że policja tutaj może w każdej chwili wjechać. Nadmieniam, że przy tym miejscu rekreacji i wypoczynku jest duży plac zabaw, jest siłownia zewnętrzna i jest miejsce na ognisko, ale właśnie tam bardzo często przychodzą ludzie, którzy no niestety zachowują się niewłaściwie. Także ze swojej strony bardzo zachęcam na to, aby te patrole w tych miejscach się pojawiły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Pan Dariusz Mierzeń. Czy może ty byłby po kolei odpowiadać na pytania? Proszę bardzo. Możemy taką formułę przyjąć. Powiem tak. Jeżeli chodzi o dokładne liczby dotyczące ilości skierowanych patroli, zastosowanych środków wychowawczych, pouczeń, mandatów, wniosków o ukaranie, to ja taką wiedzę Panu przygotuję. Natomiast my w ramach działań tak w sezonie turystycznym mamy objęte nadzorem zbiorniki wodne. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nie ma patrolu pieszego, nie ma dzielnicowego, tak, bądź nie ma podejmowanych interwencji w rejonach zbiorników wodnych. Takowe były, ale jeżeli chodzi o liczby, ja Panu te liczby przygotuję. Dziękuję Panu Dariuszu.
Ja bym miał tylko takie małe spostrzeżenie. Tutaj kolega Edward podkreślił temat dwóch miejsc. Ja bym był za wnioskiem, żeby jednak, aby jednak te patrole pokazywały się w różnych miejscach, miejscowościach naszych gminnych, nie tylko tutaj w mieście Świłowie, bo ponieważ jak znam temat, ja jestem również sołtysem w Sibińsku, mieszkańcy skarżą się na dzisiejszą młodzież, która przebywa w godzinach dosyć późnych, wieczornych, aby taki patrol się pojawił, najlepiej nieoznakowanym samochodem. Powiem z doświadczenia, nie chcę być tutaj jakimś katem, tak? Ale gdy się pojawia w godzinach nocnych, jednak ta młodzież, widząc mnie, ucieka. Nie ma ich. Niszczą mienie tutaj nasze gminne, a jak i również chciałbym podkreślić taki strategiczny punkt, gdzie się teraz młodzież spotyka na wiadukcie nad trasą S3. Jest to bynajmniej od ich czasu miejsce takich spotkań, gdzie się spożywa alkohol i nie chciałbym doczekać tego czasu, gdy się nie stanie jakieś nieszczęście, gdzie spadnie butelka. Wiem, że jadąc to nawet widać porozbijane szkło, etc., kamienie. A ten wiadukt to jest taki dosyć słynny, no i wiem, że koło tego wiaduktu bodajże kilka lat temu zdarzył się tragiczny wypadek, także też spowodowany piciem alkoholu. Myślę, że tutaj warto by było przyjrzeć się temu. To jest taka moja prośba. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Daniel Prowad. Czy pan komendant chce? Chcę powiedzieć, że cieszę się, że spotkałem się z państwem i będę tutaj regularnie, bo te sygnały są godne uwagi i wierzcie państwo, zostaną zlecone te zadania, zadań stałych dla patroli i ujmiemy te miejsca, o których tutaj państwo mówili w sposób szczególny i zachęcam do rozmowy i dziękuję. Dzięki, Daniel Prowad. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komendancie, zajrzałem do naszego spotkania sprzed 3,5 roku tutaj z pana poprzednikiem, panem Piotrem Domańskim. Wtedy mówił właśnie, że 13 wakatów miała komenda na policji, więc cieszy mnie to, że tych etatów dzisiaj, czy wakatów nie ma, są pełna obsada jest etatowa, ale patrząc na ilość tych patroli pieszych, ja jestem mieszkańcem Podmiasta i Śródmieścia, to powiem szczerze, widziałem jeden patrol przez cały ten czas. W zeszłym roku zdziwiłem się, bo było aż obsadzony trzyosobowy to był patrol. A tak generalnie nie widzę tych patroli miejskich, nie widzę tych patroli pieszych. Park Chopina w niedalekim sąsiedztwie moim. Oczywiście wiem, że zdarzają się tam państwa akcje, bo nawet się rozmawia z Milan. Młodzież się spotyka, dobrze, to jest w godzinach tych wieczorno-nocnych, gdzie tam zamieszkanie jest. Mieszkańcy są oddaleni od tego, tak, tego miejsca, ale miło, gdzie się spotyka. Dość głośno tam się po prostu zachowuje. Pije alkohol, pali papierosy, bo wiem, że takie akcje były, że się łapało tych niepełnoletnich palących, na przykład pijących. No ale to jest ciągle za mało. I też zastanawiam się bardzo głęboko, dzisiaj też zatrzymałem, wstrzymałem swój głos przed przyznawaniem tych dodatkowych środków. Dam państwu jeszcze czas i będę się przyglądał bacznie, czy to widać, żeby nie było tylko jeżdżenia radiowozami, bo to widzę. Oczywiście jeżdżące z pozwoletki samochody widzę, ale pieszych patroli, czy jak słyszę, państwo macie też ponoć rowerowe patrole, czy motocyklowe, pamiętam, jakieś uprawnienia były chyba robione też i że się środki przeznaczali, ale ja tego po prostu nie widzę. Staram się w miarę być mobilny i też poruszać się po terenie gminy, a intensyfikację tych działań po prostu i widzę. Aha, jeszcze jedno, żeby państwa pytać przy okazji. Jak wygląda sytuacja z dostępem do dzielnicowych? Jeżeli ja dzwonię do dzielnicowego i no niestety on nie odbiera do mnie telefonu, czy dzielnicowi mają obowiązek, czy powinni oddzwaniać na... Zostawiam sobie wiadomości nawet SMS-owe, no ale bez echa. Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
mieście Szpikone. Ale które to jest dzielnica? Niech pan powie. Brąz. To jest dzielnica Śródmieście akurat. Nie pamiętam teraz, musiałbym sprawdzić, który to jest rejon, ale jak tu mi opowiadają tutaj siedzące, nawet mówią, że wszędzie jest tak samo. Nie. Powiem tak, bo ja jestem zaskoczony, bo drodzy Państwo, ja otwieram Wostar Bezpieczeństwa w Lublinie i jestem funkcjonariuszem, który ma już wieloletni staż służby, wywodzę się ze służb kryminalnych. A jeżeli się zajmuję określonym tematem i staram się dbać, no to uważam, że w tym temacie jestem bardzo zdeterminowany. No nie, powiem tak, no nie do końca się zgodzę z panem, jeżeli chodzi o patrole pierwsze, bo tych patroli ja sam widzę, że jest ich więcej. Ja mam codziennie mogę państwu powiedzieć, że ja już tak sobie wypracowałem system, że mam SMS-ową informację ze stanowiska kierowania o skierowanym patrolu pieszym i miejscu pełnienia tej służby. Ja takich SMS-ów otrzymuję kilka dziennie. Poza tym zobligowałem też poszczególnych kierowników komórek, naczelnika, zastępcę, kierownika OFEI i przydzieliłem im określone rejony do nadzorowania nad pełnieniem patroli pieszych. Nie wiem, dlaczego pan ich nie widzi, ale niech pan mi uwierzy, te patrole pierwsze są i funkcjonują. Nie wiem, jak pana tutaj przekonać, ale zaprezentowałem tutaj przez okres półtora miesiąca efekty naszych działań i te efekty no, nie dzieją się z niczego. Tak? To nie są efekty czynności prowadzonych przez policjanta z radiowozu, tylko są to patrole pierwsze. Osobiście w zeszłym tygodniu byłem na placu Chopina i osobiście byłem w zeszłym tygodniu tutaj na placu Wolności, gdzie ujawniliśmy cztery osoby. Cztery osoby zostały ukarane mandatami karnymi. Byli to obywatele różnych państw, w tym Polski. I myślę, że no, należy trochę do nas też podejść trochę inaczej, ze zrozumieniem. Tych zadań naprawdę mamy bardzo wiele. Ja bym chciał, żeby wszyscy tutaj poruszali się pieszo, bo byłoby nam na pewno bardzo bezpiecznie. Widząc patrol pierwszy, każdy odbiera to bezpieczeństwo na pewno lepiej, no ale też te interwencje są w miejscach różnych, oddalonych, tak? No, na te interwencje też musimy dojechać, a żeby zapewnić całodobową po prostu funkcjonowanie takowej jednostki w ramach patroli, no to tych policjantów też musi być więcej. Ale przyjrzę się temu i obiecuję panu, że pan będzie widział te patrole pierwsze, bo mi nam zależy na bezpieczeństwie. Jak powiedziałem, poradziliśmy sobie z sprawą przestępczością i są tego efekty. Natomiast z tym będziemy sobie radzić, ale przyjdą, będzie pan z tych efektów zadowolony. Niech pan mi uwierzy, ja nie rzucam nigdy słów na wiatr, bo jestem konsekwentny w swoim działaniu. Myślę, że te wątpliwości wynikają po prostu z braku może kontaktu i braku wymiany szerszej informacji, bo tych działań, które my podejmujemy, jest naprawdę bardzo wiele i podejmujemy te działania w sensu stricte na terenie powiatu świebodzińskiego. Jeżeli chodzi o kwestie dzielnicowe, które pan poruszył, dzielnicowy ma obowiązek rozwoju. I niech pan nie mówi, że ja jutro zrobię spotkanie z kierownikiem tutaj dzielnicowych i poruszę temat na odprawie i zapytam się, jak jest z odbieraniem telefonów przez dzielnicowych. Jeżeli dzielnicowy nie odbiera telefonu, może znaczy to, albo jest wykonuje inne czynności służbowe, tak? Albo przebywa na R4, albo jest na urlopie, tak? Ale to tutaj powinno być zastępstwo w tym momencie i powinno pana odzwonić inny dzielnicowy, który na ten czas przejął rejon służbowy pod własną odpowiedzialność. Ale ustalę, porozmawiam, a z drugiej strony chcę panu powiedzieć, że po ostatnich kontrolach, jeżeli chodzi o kwestie dzielnicowe, to jesteśmy jednostką wyróżnienia z ośrodka garnizonu lubuskiego i to nie chodzi tylko i wyłącznie o obsługę, ale chodzi o naszą skuteczność. Przejrzę się temu i odzwonię do pana, przekażę panu informację. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ja Smok, Michał, pan radny Michał Siodła. Myślę, że zauważyłem, że pierwszy raz pojawił się patrol rowerowy na Błonie. Chciałem dopytać, czy to jest chyba policjant, czy są ich działania okrutne? Z jakiego oddziału pochodzić policjanci? Proszę pana, to jest moja inicjatywa. Biorąc pod uwagę działania, które podjęliśmy od końca sierpnia,
pod kątem złożenia patroli pieszych. To też inicjatywa dzielnicowych, którzy na regionie naprawdę wykonują fajną robotę. To są nasi policjanci, tak, i nasze rowery. Okej, okay, drugie pytanie. Taka prośba do Państwa. Czy oczywiście przewodniczący osiedli mają swoje spotkania raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i mieszkańcy zgłaszają, że nie do końca mają kontakt z tym dzielnicowym. Pytanie, czy dzielnicowi mogliby się pojawić na tych spotkaniach z mieszkańcami właśnie na ja nie widzę żadnego problemu, to jest nawet konieczne. Ten temat obecności dzielnicowych na spotkaniach osiedli to jest od, nie wiem, dla mnie funkcjonuje od 98 roku, od kiedy jestem radnym. I to tak samo jest jak obecność radnych na spotkaniach zarządów osiedli. Jeżeli dzielnicowy nie wie, jeżeli radni nie wiedzą, że takie spotkanie się odbywa, no to no sorry, tak? Ale nie mamy się jak tam zjawić, ani my, ani dzielnicowy. Numery do dzielnicowych są dostępne na stronach internetowych, to można dzwonić, można się komunikować. No, jeżeli jest utrudniony kontakt, to już rozumiem, że od jutra na pewno nie będzie. I dziękuję panu komendantowi. Natomiast myślę, że każdy, no i również przewodniczący zarządu osiedla przez sołtysk może wziąć ten telefon i wykonać, zadzwonić, napisać SMS-a i tyle. No, a później, a jeżeli nie pojawi się, no to ewentualnie wtedy gdzieś do, może nie bezpośrednio do komendanta, ale tam do naczelnika dzielnicowych z jakimś takim ponagraniem, nie? No to tak samo jak na tym, bo akurat Michał, ty jesteś z innego kręgu, ale tak samo jak w przypadku naszej obecności na tym zebraniu na Kopernika. No skąd ja mam wiedzieć, że jest zebranie na Kopernika? Nie wiem, nie? A mieszkańcy czy przewodnicząca chce obecności radnych, no to niech wkłada telefon, nie? Także to tak trochę, nie wiem, tak samo myślę, tak? Nie wiem, wyręczę pana komendanta odpowiedzią, jak ktoś jeszcze z państwa radnych, pan Tomalak jeszcze nie zabierał głosu, pan Edward zabierał głos, nie ma podwójnych głosów dzisiaj. Raz i koniec. Szanowni państwo, drodzy goście, tak słucham i nasunął mi się taki wniosek. W wojsku, jak byłem, to mi uczono, że żołnierz w ciągu godziny przejdzie krokiem marszowym około 6 km. Załóżmy, że to po mieście to będzie około 5 km. Samochody po mieście poruszają się szybkością dozwoloną, z reguły około 50 km. To powiedzcie mi, po co mają ci policjanci chodzić na pieszo, skoro mogą jeździć samochodem i w ciągu godziny są w stanie objechać 10 razy taki obszar? Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć? Jeżeli jakieś zdarzenie ma miejsce na przykład gdzieś w parku, zawsze można z radiowozu wysiąść, podejść i załatwić sprawę, tak? A wy im każecie chodzić? No to ja jestem bardzo zdziwiony. Dziękuję. To też, jeżeli mogę to odpowiedzieć, przepraszam panie komendancie, jeżeli mogę odpowiedzieć, taka funkcja, my mamy świadomości zakodowane jeszcze cały czas taką funkcję prewencyjną policjanta, który spaceruje najlepiej jeszcze, przepraszam, z pałką u boku, tak? To po prostu jest idealnie, no. Bo tak trochę słuchałem, Darek, ciebie, jak mówiłeś o tych dzieciach na wiadukcie, no ale myślisz, że co, że jak policja przyjedzie, to te dzieci, no dobra, uciekną, jak będą szybsze, a może się będą ganiać, a może nie będą się ganiać, ale przepraszam, no to pójdą gdzie indziej. I gdzie indziej będą siedzieć? No przecież co ten policjant? To chcesz, żeby policjant po wiaduktu u ciebie w Mińsku spacerował i odganiał dzieci z wiaduktu? No trochę... Okej, no można podjechać, zwrócić uwagę, jeżeli widzą, ale też pieszo nie przyjdą, nie? Ale można zwrócić uwagę, jak się coś dzieje złego i wtedy... Ja na przykład widzę, nie wiem, na moim osiedlu, kiedy jedzie radiowóz, dzieciaki tam rowerami gdzieś sobie za mocno, za dużo pozwalali, tak? No więc zatrzymał tych rowerzystów, co prawda nieletnich, ale rowerzystów, zwrócił uwagę, jakąś rozmowę przeprowadził. Nie podejrzewam, że tam dostali mandaty czy cokolwiek innego, a bo chyba nie można dzieciom, ale na pewno jakaś rozmowa była przeprowadzona, tak? Czy gdzieś tam inna sytuacja znowu, nawet mojej córki, tak? Która gdzieś tam była, policja podjechała, też zatrzymała się, zwróciła tam na coś uwagę i tak dalej. I, no, my jesteśmy, mówię, w świadomości, bo mamy tego policjanta, który spaceruje po mieście i nie wiem co. Natomiast jak już mam głos, to pociągnę dalej temat. Ja ja byłem przeciwko w tej uchwale dzisiaj tylko dlatego, że panów nie było od początku i myślałem, że wrócimy do tematu na następnej sesji, ale tak, gdybym nie zadał swoich pytań w sprawach różnych, to już by było po sesji. No ale udało nam się spotkać. Okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć tak, że
To jest moje subiektywne odczucie, aczkolwiek podobne głosy słyszę od chociażby moich znajomych, że my od lat w Świebodzinie czujemy się bezpiecznie. I to jest zasługa też między innymi policji, nie tylko obecnego pana komendanta, ale raczej całego wszystkich policjantów, którzy po prostu pracują tak, w tej policji. Czujemy się bezpiecznie, nie boimy się, nie wiem, po zmroku, wieczorem, w nocy iść przez miasto. Oczywiście no, stali mieszkańcy wiedzą, które miejsca lepiej unikać, bo można spotkać, nie wiem, jakąś młodzież rozdrżoną. Natomiast problemem dla mnie, tak jak patrzę na moje miasto, na Świebodzin, problemem dla mnie jest na pewno kwestia tej dewastacji mienia, tak? I tego, co się z tym dzieje. I, prawdę mówiąc, nie wiem, no okej, okay, no, mogę się zgodzić, że ten patrol pieszy byłby potrzebny, czy rowerowy, nie wiem, na Błoniach, tak, żeby tam w tym konkretnym miejscu był częściej, żeby niejako tak trochę pilnować tego majątku, czy w jakichś innych miejscach, w których takie zniszczenia mają miejsce. No i wierzę, że tak będzie, nie? To jest jakby jeden problem, który ja widzę, a drugi problem, który ja widzę, to jest taki, no mnie to strasznie zaczęło kłuć i my już o tym rozmawialiśmy chyba na tej sali, a jak nie na tej, to rozmawialiśmy z panem Marcinem Rucińskim w powiecie, ale chyba tu rozmawialiśmy. No te pojazdy, to jest jakaś tragedia, no wjazd do Termy przez ten samochód, panie Marcinie, pan powiedział kiedyś, że jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu, to my nic z tym nie zrobimy. No bardzo proszę, niech pan się przejedzie pod Termę, niech pan swoim okiem mężczyzny, który lubi majsterkować, który nawet trochę na samochodach się zna, niech pan popatrzy, czy ten samochód, który tam stoi, czy on nie zagraża bezpieczeństwu. Ja się zgodzę, jak najbardziej. Chciałem zrobić zdjęcie, ale nie będę tutaj pan dalej mieszał w tym programie sesyjnym, żeby to zdjęcie wyświetlić. Tak samo samochód, który stoi na parkingu byłego Tesco, na sześciu bloczkach betonowych, bez kół, bez rejestracji, przypasanie następne, powybijane szyby, gdzie dzieciaki mają miejsce spotkań, tak i po prostu, nie wiem, no, czy to nie zagraża, no, dla mnie to zagraża bezpieczeństwo. Ten dzieciak za chwilę, jak będzie wybijał tą szybę w tej połówce pod basenem, to sobie ręce potknie. Jeżeli wy nie możecie zainterweniować, ponieważ nie jest to teren publiczny, bo takie też są głosy, no ale przecież możecie jako policja podjąć kroki, które zmuszą właściciela tego terenu do zrobienia porządku na nim. Gmina. No dobrze, to gminy, czy do powiatu, o utrzymanie czystości, usunięcie tego pojazdu, bo my usunąć pojazd możemy wyłącznie z drogi publicznej, kiedy stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym. Niestety ja się w pełni zgodzę, że samochód z podbijanymi szybami, zostającą lachą, jak dzieci będą tam podchodzić, stanowi dla nich zagrożenie. Ale wszyscy patrzymy, że ten samochód pod Altermo stanowi zagrożenie, bo on stoi pod kątem, nie wiem, jakim takim, tak? Po prostu, nie wiem, i w maska do góry, nie wiem, zwróćcie sobie Państwo uwagę, to było Altermo, nie wiem, tak? Niektórzy mogą nie wiedzieć, gdzie to było. To było Altermo i wszyscy rodzimy patrzymy, ten to stwarza zagrożenie, tak, no i okej, stwarza. Czekamy, aż komuś na łeb spadnie. Zarządca terenu ma w przepisach prawa cywilnego sposób na usunięcie tego pojazdu. Macie patrol jakiś tam, stwierdza, piszecie do mnie, do nas, do powiatu, piszecie pismo, że na tej drodze zauważyliście takie zagrożenie, wnosicie o usunięcie, no ja dostaję, jak tam dekretuję pocztę. No to tak samo do tego właściciela terenu takie pismo, widzicie zagrożenie, trzeba coś z tym zrobić. Tutaj się zawsze będziemy w społeczności, wśród ludzi zawsze będzie takie myślenie, że to policja. To nie będą się, że to gmina, powiat, województwo, nie wiadomo kto, tylko policja. To stoi samochód rozchodzony, chodzą, jeżdżą, patrzą, nikt z tym nic nie robi. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz to świetnie korzystacie z mediów społecznościowych, jesteście obecni, informujecie o swoich sukcesach, o udzielanej pomocy. No rewelacja. Ja byłem sam ostatnim świadkiem, też jak policjant poza służbą. Zrobił trochę porządku w jednym ze sklepów, gdzie zupełnie pijani obywatele polscy chcieli zakupić alkohol. Tak? I fajnie, podobało mi się to,
aczkolwiek dopiero później tak skojarzyłem, że to jest policjant w cywilu po służbie, też będący prawdopodobnie w zakupach, ale nie o tym mówię. Ale śledzicie też te media społecznościowe i widzicie, że tam piszą, kiedy policja zrobi cokolwiek z tym samochodem, który jeździ po mieście i szczera. Ja wam pomogę, no ja pojadę swoim prywatnym, no zaczęliśmy się razem, no przecież to idzie zwariować, tak? I trwa to od czerwca, jeszcze, jeżeli dobrze słyszałem, to jeszcze w ten weekend, czy w ostatnich dniach, słyszałem jeżdżące samochody, które mają zamontowane, jakoś tam się to nazywa, na tych tłumikach, tak? I celowo po prostu wywołują huk potężny. Nawet wystarczy otworzyć Facebooka i przeczytać, kto to jeździ, bo tam jest napisane, kto to jeździ. Rejestracje. No może nawet i rejestracje są, tak? Mamy informację o tym pojeździe. No i on jeździ, dalej szczera, dalej urządzony. No zabrać, nie wiem, dowód rejestracyjny zatrzymać. Mamy zgłaszanie. No, to tyle. Się nagadamy, pan Kubacki. Dziękuję. Chyba, że pan mówił na tym. Ja tak, nie tego słuchałem, że obiecuję panu, że ten porządek będzie zrobiony. Tak, ale mówię, tych zadań naprawdę mamy bardzo wiele. Proszę też nas zrozumieć. To tak samo oczekujecie państwo tylko i wyłącznie kontroli pieszych, tak? Ale i mogę się tutaj też odnieść. My mamy interwencji bardzo wiele na terenie całego powiatu i ten pojazd, musi się przemieścić w miejsce oddalone nieco 20-30 km, tak? I on nie może całej służby poświęcić nam tutaj na patrolu pieszych. Ale dobrze, ja dziękuję za te sygnały i gwarantuję panu, że będzie z tym panem porządek zrobiony. Okej, ja dziękuję bardzo. Znaczy ja tutaj wcale się nie opieram na tej pieszymi, zresztą tak od początku zabrzmiało, natomiast powiedziałem, no, w moim odczuciu i w odczuciu osób, z którymi rozmawiamy, się czuję bezpiecznie się później. I za to dzięki, tak? Natomiast no, są takie rzeczy drobne, które powinniśmy jakoś starać się eliminować, niektóre nam czasami przeszkadzają. Ale nie będzie problemu z eliminacją, jak ta wymiana informacji między nami będzie płynna, tak? Bo ja jestem tutaj pierwszy raz na spotkaniu, tak? I uwierzcie mi państwo, że ja te uwagi przyjąłem do wiadomości i do wykonania, tak? Jeżeli będziemy się częściej między sobą informować o zagrożeniach, tak? O drobnych wykroczeniach, to ten problem zlikwidujemy. Bo ja, uwierzcie państwo, jestem człowiekiem zdeterminowanym i chętnie posłucham rady osób, które mają jakieś doświadczenie, są tutaj na stałe, mieszkają, tak, i widzą te problemy, tak? Bo ja akurat jestem człowiekiem, który dojeżdża do tego Świebodzina, cały spędzam tutaj no, praktycznie większość swojego dnia, tak? Nie tylko w pracy, ale również i po pracy, ale nie przebywam, tak, przez całą dobę tutaj na miejscu. I te sygnały dla mnie są naprawdę bardzo istotne. Ja się z tych sygnałów też bardzo cieszę, bo to jak podkreślam, z pewnymi rzeczami sobie poradziliśmy. Teraz przyszedł czas na inne rzeczy, tak? Musimy robić też to wszystko stopniowo, bo wszystkiego od razu nam się nie uda po prostu wyeliminować, tak? Tak jak powiedziałem, z twardą przestępczością sobie poradziliśmy i sobie świetnie radzimy. Jesteśmy jedną z najlepszych jednostek antyterrorystycznych. Teraz zajmujemy się tą drobną, tak? Drobnymi wykroczeniami. To, co mieszkańców najbardziej boli, bo ja sobie zdaję sprawę, że mówię, nie wszyscy wiedzą o tym, że komuś tam ukradli samochód, gdzieś tam się włamali, tak? Ale dużo jest takich małych problemów, które naprawdę po prostu drażnią ludzi i ja się też temu nie dziwię i zawsze się temu przeciwstawiam i chętnie tym problemom sprostanę, może nie wszystkim od razu, ale to, co dzisiaj usłyszałem, uwierzcie państwo, zostanie wprowadzone po prostu w życie. Natomiast tym pojazdom, o których pan mówi, to ewidentnie to szpleci miasto, tak? I z tym procederem nie tylko walczy się w Łodzi, ale również i między rzecz taki okoliczny inne miasta. Ale temu tematowi ja się przyjrzę, zresztą ja już zacząłem w tym temacie już pewne analizy. Też było to poruszane na spotkaniu tutaj z panem burmistrzem Tomaszem Siewickim i omawialiśmy ten problem. Obiecałem, że do tego tematu się przygotuję i to spotkanie się odbędzie i przedstawię państwu te nasze może możliwości prawne, które ewentualnie mogą skutkować usunięciem tego pojazdu, ale myślę, że to jest temat może na przyszłą sesję, ja chętnie tylko i wyłącznie na tym się skupię. Dobrze, dziękuję bardzo panu Arturowi. Dziękuję panie przewodniczący. Panie komendancie, ja jestem kierownikiem PKS-u w Świbyżnie i chciałem panu podziękować za częste patrole na dworcu PKS-u, ale również mam do pana takie dwie prośby. Pierwsza dotyczy przystanku autobusowego przedszkola numer 7. To jest na osiedlu Widok, te rondo, które często jest zastawione przez auta prywatne, które stoją w niedozwolonym miejscu. Prosiłbym o przypilnowanie. Mamy tam naprawdę duże problemy z nawracaniem. I to samo dotyczy szkoły podstawowej numer 3, która leży na osiedlu Łużyckim. Ten przystanek również często jest zastawiony przez samochody osobowe. To nam naprawdę bardzo utrudnia
jazdę, no i też powoduje, że musimy czasami zatrzymać się w miejscu niedozwolonym i wysadzić dzieci do szkoły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Kilkakrotnie już zwracałem uwagę na plac dworcowy, który w tej chwili jest no, w takim stanie, jakim jest. Prosiłem pana burmistrza na komisję, aby doprowadził do spotkania właśnie pana komendanta, również starosty i żebyście coś z tym pracem po prostu na czas tego remontu, który będzie, jest w zasadzie już się rozpoczął, ponownie coś zrobili. Tam jest naprawdę jeden wielki meks. Tam może dojść do tragedii, samochody stoją w niedozwolonych miejscach, w zasadzie no, trudno powiedzieć niedozwolonych, bo skoro nie ma znaków, jakichś tam drogowych, każdy staje jak chce. Jest tam naprawdę duże utrudnienie, jeżeli chodzi o manewrowanie pojazdami. A tam się przemieszczają naprawdę tłumy ludzi z pociągów, z autobusów. Prosiłbym o doprowadzenie do takiego spotkania i na czas trwania remontu, uporządkowania tego placu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać głos? Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że... Ale pan prawa był pierwszy, także pan prawa. Nie poradzę. Szybciej pan. Ale ja szybciej włączyłem mikrofon. Ja wiedziałem, że to... Dobra. No dobrze, proszę pan prawa. Dziękuję. Ja tutaj też się zgadzam z panem komendantem, że rzeczywiście myślę, że to wybrzmiało przepływ informacji, bo jeżeli ja tą pierwszą instancją też uważam, że jest dzielnicowy, ale jeżeli ja jako mieszkaniec nie mogę się do niego dobić i on do mnie później też nie próbuje się z nim skontaktować, to wszelkiego rodzaju zgłoszenia, jakie powinny być miejsce, a wiadomo, że mieszkańcy, jeżeli coś w ich otoczeniu się dzieje niebezpiecznego lub coś, co wzbudza ich wątpliwości, no powinni dzwonić właśnie do dzielnicowego, a nie numer też 112, bo to nie tędy droga. No i tutaj właśnie ten przepływ informacji, jeżeli będzie poprawiony jak w każdym przedsiębiorstwie, czy w każdej sytuacji życiowej, no to pewnie będzie lepiej. Biorę te tutaj deklaracje składane za dobrą monetę. Nie, pewnie będzie lepiej. No i też jestem tego typu człowiekiem, że jeżeli zdeterminowanym właśnie, że, i mam nadzieję, że jak pan komendant tutaj mówi, te działania zostaną wdrożone, to wtedy będzie po prostu no lepiej, bo tu się też zgadzam z przewodniczącym, że rzeczywiście ja nie czuję się, że jest niebezpiecznie, tylko myślę o takim właśnie bardziej też sprawach no, ogólnych, porządkowych, zakłócania ciszy, czy właśnie, już nie wspomnę o tym właśnie, czy dewastacji, czy ewentualnie właśnie dbaniu, no bo do kogo to zwracać się, jeżeli nie ma takich służb. Tą służbą jest tylko policja, tak? Już mówię o właścicielach psów, bo też taką sytuację ostatnio miałem, no tutaj akurat interwencja dzielnicowego pomogła, ale to są właśnie te tematy, no które sobie spoczywają też na barkach policji. No tylko tyle, dziękuję. Dziękuję panu Wojciechowski. Ja bardzo krótko i troszkę w nawiązaniu do tego, co powiedział radny Prała. My w Wilkowie mieliśmy taki problem, bo często zmieniał się dzielnicowy i nawet swego czasu nie wiedziałem, kto naszym dzielnicowym jest, bo nie mieliśmy takiej informacji. Od pewnego czasu mamy jednego. Chciałem podkreślić i przyznać, panie komendancie, i państwu też, że tak, dzielnicowy oddzwania. Wczoraj miałem taki przykład, że potrzebowałem rozmowy z panem dzielnicowym. Dzwoniłem się około chyba 10:00. No później on mnie odzwonił z informacją, że zaczął później pracę i chciał się dowiedzieć, co się stało, tak? Także oddzwaniają. Co prawda to było pierwsze takie zdarzenie, ale takie czynności są już poczynione. Dziękuję bardzo. Mogę potwierdzić, mój też oddzwania. No to drodzy państwo, to ja bym prosił, żeby nie generalizować tego, że to jest problem. Takie rzeczy nicego nie odzwania, bo policjanci, tak jak tutaj słyszę, odzwaniają. A uwierzcie mi państwo, że naprawdę macie najlepszych policjantów w województwie i skuteczność jest naprawdę wysoka. I obiecuję państwu, że następnym razem pojawi się tutaj jakoś na prezentacja Multiwa Miasta, która wam to wszystko pokaże, bo naprawdę możecie być dumni z tych policjantów, a w szczególności z dzielnicowych, z czego jestem naprawdę bardzo dumny, bo to jest moja perełka. I zawsze za tą formację, za tą służbę, bo każdorazowych kontrolach wewnętrznych otrzymuję same pochwały. Natomiast pewnie zdarzają się i będą zdarzały się takie sytuacje, że ten dzielnicowy nie odbierze, ale ma obowiązek oddzwonienia. I zresztą ja omówię to jutro na spotkaniu z kierownikiem dzielnicowych i ten problem powinien zniknąć, tak? Ale bardzo bym prosił tutaj po prostu nie generalizować, bo ta służba naprawdę
naprawdę my to służby były bardzo rzetelnie. I wierzcie Państwo, jestem policjantem z krwi i kości, bo w korzeniach też mam i ojca policjanta, i rodzinę policjantów, i człowiek bardzo utożsamia się z tymi zadaniami policji. My działamy na zasadzie planu komendanta głównego, planu komendanta wojewódzkiego, ale również też na zasadzie otrzymywania informacji od mieszkańców, czy krajowa mapa zagrożeń. Poza tym bardzo często się spotykam i to może dla Państwa będzie może trochę dziwne i śmieszne, ale również na mój telefon komórkowy dzwonią mieszkańcy i zgłaszają interwencje, tak? I słyszę w telefonie tylko policja, tak? Ja odbiorę ten telefon, przekieruję, albo udzielę informacji. Także proszę Państwa, jeżeli macie problem, tak, to bardzo proszę o telefon, tak? Ja nie będę działał na zasadzie rugania, tylko po prostu niwelowania po prostu tych nieprawidłowości. Ja nie wstydzę się odbierać telefonu i na pewno odzwonię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może przewodniczyć jeszcze uzupełnienie. Dzielnicowy, każdy policjant, każdy pracownik, nie będąc na urlopie, też ma liczbę godzin, którą jest w pracy i trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest, mój dzielnicowy nie jest 24 godziny na dobę w pracy. On też idzie do domu. I tu kwestia jest też taka, jeżeli sprawa jest taka, bo może mieć na przykład akurat wyjdzie mu z tygodnia pracy, że będzie miał dwa dni pracy, ale chcielibyśmy kontaktu. Warto na stronie internetowej wysłać maila, ponieważ mail idzie nie tylko na jego skrzynkę, ale także na skrzynkę jego przełożonego, który w temacie, że to jest pilne, że proszę o kontakt, a okaże się, że ten dzielnicowy ma być skierowany na przykład na jakieś szkolenie, czy też będzie na chorobowym, na pewno wyznaczy kogoś zastępcy, kto się z Państwem skontaktuje. Więc też bym prosił też patrzeć to z tej strony. No i z drugiej strony mówię też o tego. Bezpieczeństwo w naszym powiecie i w naszym mieście, no to my wszyscy musimy tutaj dołożyć z tych starań. Tak jak wnioskowałem o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych, to nie są pieniądze dla mnie, tylko to są pieniądze przeznaczone na bezpieczeństwo dla mieszkańców powiatu, tak? Czy mieszkańców gminy. I uwierzcie mi Państwo, my tych rzeczy nie marnujemy, tak? Ten pojazd będzie służył, a dodatkowe zasilanie tylko usprawnił po prostu funkcjonowanie naszej jednostki na terenie naszego miasta i na terenie naszej gminy. Tak? Także proszę tutaj o wyrozumiałość i o wsparcie, bo skoro potrafimy być naprawdę w dużej mierze najlepsi w garnizonie lubuskim, to też chcemy wsparcia od Państwa w postaci tych narzędzi. I to mówię, komendantem się bywa, ale chcę tutaj zadbać o Wasze bezpieczeństwo, ale potrzebuję też wsparcia. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Skoro nie, to dziękuję Panu Komendantowi za spotkanie dzisiejsze. Uchwała Rada podjęła większością głosów, także pieniądze poszły, znaczy pójdą, nie? Zabezpieczone. No to bardzo dziękuję, bo na pewno się te tematy bardzo przejmowały. No. Dziękuję Państwu. To jest dla Państwa, tak? Przede wszystkim. Prawda, ja byłem przeciwny, ale ja staram się tego do 50. To może decyduje czasu, w końcu nie będzie pan przeciwny. Byłem przeciwny tylko dlatego, że żeśmy się nie zdążyli spotkać. Myślałem, że to przełożymy do sesji, ale wyszło jak wyszło. Okej. Dobra, dziękuję bardzo Państwu, panu komendantowi, panu rzecznikowi za obecność na dzisiejszej naszej sesji. Dziękuję Państwu radnym. My porządek obrad również mamy wyczerpany. Także nie pozostaje nic innego jak zamknąć 45. sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Dziękuję za przybycie. Dobrego.